Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Mąż jej, Józef, był człowiekiem sprawiedliwym. Dzisiejsza dobra nowina jest o świętym Józefie, człowieku sprawiedliwym. Józef musiał się zmagać z życiowymi dylematami i trudnościami. Już na początku małżeńskiej drogi, jeszcze przed formalnymi zaślubinami i wspólnym zamieszkaniem, jego narzeczona Maryja staje się brzemienną. Kocha Maryję i świadom zagrożenia chce ją chronić. Sprawiedliwość to coś więcej niż literalne przestrzeganie prawa, ponieważ zgodnie z prawem Mojżesza należało młodziutką Miriam z Nazaretu ukamienować. Józef szuka innego rozwiązania. Wie, że śmierć jego ukochanej nie rozwiąże problemu, ale go pogłębi. Józef jest człowiekiem Bożym, prawdziwym mężczyzną. Z jednej strony bierze sprawy w swoje ręce, czując się odpowiedzialnym za narzeczoną, ale z drugiej strony jest otwarty na wypełnienie się woli Bożej. Kiedy anioł Pański zwiastuje mu wolę Bożą, Józef czyni wszystko tak, jak polecił mu uczynić anioł. Podziwiam świętego Józefa za jego odwagę, za jego trwanie przy Bogu pomimo ludzkich języków i ciągłego zagrożenia życia ukochanych osób. Józef będzie musiał za chwilę opuścić Nazaret i udać się do Betlejem, a potem znowu będzie musiał uciekać przed mściwym Herodem. Od tej decyzji zmienia się jego życie. Pewnie marzył o życiowej stabilizacji, o stałej i dobrze płatnej pracy, a przede wszystkim o bezpieczeństwie dla swojej rodziny. Niech święty Józef, mąż sprawiedliwy, troskliwy, choć przybrany tata Bożego Syna i kustosz Kościoła Świętego, wstawia się za nami i będzie dla nas wzorem. Naśladujmy go w odwadze i zasłuchaniu wolę Bożą. Razem z Józefem idźmy do Betlejem, aby spotkać przychodzącego do nas Pana.